Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha, a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome. One to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Już pod wieczór, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł. Upewniony przez setnika, wydał ciało Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono.